musieliśmy się dostosować do obostrzeń, które są ogólne, tak decyzje my podejmowaliśmy, ale czy czuwaliśmy nad tym, czy możemy w ogóle przeprowadzić festiwal książki, bo targi są tylko częścią jakby całego przedsięwzięcia, bo oprócz tego, że wydawcy przyjeżdżają ze swoimi książkami, to jest bardzo dużo spotkań autorskich, więc jakby jako całość traktujemy to jako festiwal książki. W tym roku nie mogliśmy przeprowadzić koncertów, bo zawsze jest to połączone jeszcze z muzyką. No ze względu właśnie na obostrzenia pandemiczne. Wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję, nie można było tego przeprowadzić, więc a z dnia na dzień trudno jest cokolwiek zorganizować. Mamy już grono takich stałych naszych wystawców. Można powiedzieć, że wszystkie największe wydawnictwa, jakie istnieją w Polsce, przyjeżdżają już do nas tutaj piąty raz. Współczesna młodzież no, musi mieć siłą rzeczy te nowoczesne gadżety również w książkach. Nie mogą bohaterowie działać, chyba że to są książki historyczne oczywiście. Nie, to są zupełnie inne książki w tej chwili. Dużo się musi dziać, muszą być pięknie zilustrowane i opowiedziane świetnym językiem, ale wartkim, szybko, prędko, no takie czasy. Książeczka Dobrostan, całkowita nowość z tego tygodnia, który nastąpi, że tak powiem, o tym, jak znaleźć harmonię w życiu, co w życiu jest najważniejsze, szczególnie teraz po pandemii, gdzie rodzina, własny spokój, gdzie przestajemy zgrywać się dla innych, żyjemy po prostu dla siebie. Na pewno rzecz, którą ja bardzo lubię, reportaże rowerem przez drugą RP Anglika, który ma całkiem inne spojrzenie na Polskę, patrzy na inne rzeczy, na które my zwracamy uwagę, przejeżdża od Warszawy przez całe Kresy i tak dalej, przyjechał na rowerze i patrzy na dziki kraj. Do czterech małych miejscowości. Największa to jest Bolechów, miasto tartaków, drwali i całej historii obrony polskich lasów przed zniszczeniem i wielkich Opolan, którzy stamtąd się wywodzą, jakby rodzina Fezetów, znana rodzina lekarzy, artystów. A później do takiej miejscowości jak Wełdzisz. Nie ma tej wsi dzisiaj na mapie, ale tam się urodził słynny polski ułan Bolesław Długoszewski, barwna postać, trochę poeta, trochę artysta, malarz. Pokazuje jego niezwykłą historię, jak dochodzi do tej popularności i jak straszliwie kończy, bo w goryczy rzuca się później z piątego piętra kamienicy w Nowym Jorku na bruk. Staramy się proponować autorów, których szukają nasi czytelnicy i czekają na spotkanie. Przede wszystkim ich książki cieszą się ogromną popularnością w naszej bibliotece. Jest to jakaś okazja, żeby w ogóle to środowisko mogło wystąpić, ale też żeby druga strona mogła poznać. Wystawiamy książki, dyżurujemy, więc tu są ludzie osobiście do poznania także. Ci, którzy przyjechali spoza Opola i z samego Opola. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł. Powstały trzy książki, o trzeciej jeszcze nie wiadomo nic, bo dopiero została oddana do redakcji, ale areszt domowy w pandemii sprawił, że po raz pierwszy napisałem dwie książki w roku, czyli jeszcze jest trzecia, która być może wyjdzie jesienią. Wszystkie te historie, które są historiami prawdziwymi i które mu się przydarzają, są jakimś tam pokłosiem mojej obecności tu, przede wszystkim mojej pracy reporterskiej tu.
Podczas festiwalu gościliśmy wielu autorów, mnóstwo największych autorów z całej Polski. Literatura tutaj przyjechała do nas, do Opola, do naszego miasteczka. Oczywiście dodatkowe atrakcje, takie jak grupa Zakuka, która w formie recitalu przedstawiła nam troszeczkę muzykę połączeniem z książką. Następnie mieliśmy u nas podczas tych trzech dni festiwalowych poranki dla dzieci. Była kocia szajka, mieliśmy doktora klauna, jak również kocią szajkę. Pani Agata Romaniuk, świetna animatorka, mnóstwo atrakcji dla dzieci, ogromna radość, co by można było zobaczyć przed naszą sceną plenerową. Oczywiście mnóstwo spotkań autorskich, z których wszyscy się ogromnie cieszą, cieszyli podczas właśnie festiwalu.